Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie na stole, znany transceiver multibandowy Kenwood TS590S z funkcją oczywiście DSP. Jak tutaj widać, próbka cyfrowa dźwięku i oczywiście jeśli chodzi o nadajnik i odbiornik. Transfer do nas przyszedł, żeby odblokować, poszerzyć pasma nadajnika. Oczywiście i żeby działał m.in. 5 MHz pasmo i 11 metrów. Zarazem oczywiście korekcja również mocy, ponieważ moce są nie takie jak powinny być. O 10 W niższe niż zakładane. Przeprowadzimy pomiar mocy na kilku pasmach, sprawdzimy i skorygujemy oczywiście moc i częstotliwość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy od pasma 1,8 MHz. Robimy sobie tutaj równo 1,8, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, jeśli chodzi o częstotliwość również. Także teraz to sobie tutaj ogarniemy. OK, włączamy nadajnik. Moc oczywiście tutaj zadana w radiotelefonie 50 W. Włączamy nadajnik. 8 nie chce nam działać. Musimy wyżej troszeczkę pójść. KHz. Moc zadana 50 W. Jak widzicie, moc, którą pokazuje wskaźnik pomiaru mocy, to 40 W. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest to o 10 W za nisko. Także musimy po prostu dostroić w menu serwisowym moc nadajnika, wyrównać ją. Teraz kolejne pasmo. Pasmo 3,5 MHz i znowu oczywiście 50 W. Zobaczmy, jak to wychodzi na pomiarze mocy. Pełna moc. Oczywiście 42 W, jak widzicie, bo teraz już 92 W. Przepraszam. Tutaj już moc jest znacznie wyższa, także przy 100 W mamy 92, a przy 50 W 40, tak jak powiedziałem, 10 W mniej, jeśli chodzi o przedział tych mocy, ponieważ mamy takie przedziały mocy w menu serwisowym, które mówią nam, że dokładnie za chwilę Wam to pokażę, na jakim przedziale mocy powinna być jaka moc, od 25 do 50 i tak dalej. Dobra, no i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie moce są po prostu niezgodne z tym, co jest tutaj zadane na wyświetlaczu. Jak dajemy, widzicie, 100 W, to mamy na wyświetlaczu 92 W, więc 8 W mamy za mało. Dosyć spora moc, ale no, skoro ma mieć nadajnik 100 W, niech ma 100 W, prawda? Więc najpierw przystąpimy do odblokowania nadajnika, żeby szerzej pasmo było nadawane, a potem będziemy korygowali w menu serwisowym moc. Radiotelefon jest odblokowany, już teraz tylko wystarczy go zresetować do ustawień fabrycznych, bo musicie pamiętać, że każda taka operacja, czy instalacja jakiegoś modułu, czy deinstalacja tego modułu musi być zakończona full resetem. Jeśli macie jakieś dane zapisane w radiu pod tytułem kanały, ustawienia w menu i tak dalej, i tak dalej, trzeba to najlepiej sobie ściągnąć na komputer za pomocą programu ARA, a już Wam powiem dokładnie, ARCP590. Fajną funkcją jest w tym radiu, że jest tutaj złącze USB, co bardzo się chwali, dosyć szybka komunikacja. Niestety to jest 2000, którego ja posiadam, jeszcze posiada złącze COM. Dobrze, przystępujemy do resetu. Reset pełny tego radiotelefonu to jest A i B i włączamy sobie, przytrzymując to, potwierdzamy jeszcze raz tym samym przyciskiem, jest zresetowane radio na maksa. Więc teraz możemy sprawdzić, czy nadajnik działa nam na przykład na 5 MHz. Włączymy sobie 5 MHz. Jak zobaczycie, jak widzicie, nadajnik pracuje.
Jeszcze teraz pasmo na przykład 27 MHz. Też nadajnik pracuje. Oczywiście 26 również, także jest wszystko w najlepszym porządku. 26. Tak, za dużo razy przycisnąłem, przepraszam. Chcę szybko pokazać. 26 MHz. Możemy sobie spróbować. Nadajnik oczywiście działa. No także teraz przystąpimy do wejścia w menu serwisowe oczywiście i muszę ustawić, że tak powiem, te wszystkie opcje związane z mocą, która no niestety nie jest równa na wszystkich pasmach, ponieważ na przykład na paśmie 11 metrów moc wynosi zaledwie 75 W. Ustawimy tak radiotelefon, żeby w całym zakresie pasm miał, w całym zakresie częstotliwości miał podobną moc. Ok. Zatem ja przystępuję teraz do wejścia w menu serwisowe. Moi drodzy, żeby włączyć ten radio telefon w menu serwisowe, oczywiście na początku od razu zaznaczam, że wszelkie te operacje robicie na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę ja ani moja firma żadnych, że tak powiem, konsekwencji w związku z tym, że wy coś źle zrobiliście. Jeśli nie macie odpowiednich urządzeń pomiarowych, po prostu jakiejkolwiek wiedzy na ten temat czy instrukcji serwisowej, mam prośbę, żeby się za to nie zabierać. Ok, żeby cokolwiek zrobić w menu serwisowym, musimy użyć gniazda ACC2, jak widzicie, i w gnieździe ACC2 mamy tutaj piny, więc to jest pin 9 i pin 8. Te dwa piny musimy zewrzeć taką zworą. No, powinno się takiej wtyczki serwisowej użyć, no ale no bądźmy szczerzy, nie mam takiej wtyczki, więc wkładamy zworę między 9 i 8 pin. Zworę mamy już złożoną, ale teraz jeszcze musimy zrobić jeszcze jedną ważną rzecz, więc wchodzimy, włączamy radiotelefon, włączamy menu 73 i mamy taką funkcję PKS Polarity. Musimy ją oczywiście włączyć, tak pisze w instrukcji obsługi, i wtedy możemy przystąpić do wejścia w tryb serwisowy. Jak to zrobić? Ja tutaj mam problem mały z kamerą, ale postaram wam się to pokazać, żebyście wiedzieli. Oczywiście zwora cały czas musi być włożona. Wciskamy jednocześnie przycisk NR i mikrofon, mic, NR, mic, i dopiero włączamy radio. Teraz radio jest w menu serwisowym. Jak widzicie, możemy zmieniać sobie tutaj wszystkie parametry. Tutaj mamy akurat taką funkcję do sprawdzania wyświetlacza. Ja może użyję jakiegoś wskaźnika, czy wszystkie tutaj w wyświetlaczu nam działają funkcje wyświetlania. Oczywiście pamiętajmy, że jeśli robimy jakiekolwiek ustawienia serwisowe związane z mocą czy też odbiorem, musimy podłączone mieć sztuczne obciążenie, no i coś do monitorowania tego, prawda, jakiś pomiar mocy. Bez sztucznego obciążenia na antenie tego nie róbcie, broń Boże, bo to nie ma większego sensu, prawda. Ok, no i teraz mamy wszystkie funkcje, które postaram się jak najlepiej omówić, jeśli będę mógł, ale w sumie interesują nas funkcje, które są związane po prostu z ustawieniem mocy, prawda? Także zajrzę sobie teraz do instrukcji serwisowej i postaram się wam powiedzieć, jak to mniej więcej zrobić. No, tutaj już mamy 50 MHz, widzicie? Tutaj zmieniamy sobie nastawienie na 50 MHz i podwyższamy moc. Po całym procesie ustawienia wszystkich mocy, ponieważ można je tutaj sterować od razu, że tak powiem, wszystkie kontrole mocy
sprawdzamy tutaj w emisji CW, ponieważ ona zdaje nośną i to samo odnosi się do emisji SSB, prawda? Więc tutaj używamy CW, żeby sobie zwiększyć moc. I teraz, jak widzimy, mamy 50 MW, 100 MHz, przepraszam, 100 W i możemy podnosić sobie moc. Zaraz Wam pokażę, było tutaj na 180 i zwróćcie uwagę, że jak będę szedł do góry, podnosi mi się moc do 100 W. Mamy 100 W, tak? 100 W. I zobaczcie, i funkcja na wyświetlaczu wyświetla nam 100 W, wartość 200, nie 180. No i 100 W oczywiście nadajnik podczas nagrzewania się zawsze będzie tą moc troszeczkę gubił, więc musimy tutaj dociągnąć, najlepiej tak 101 W zrobić, o, w ten sposób. 215 na wyświetlaczu i mamy 100 W oczywiście. Wyłączamy nadajnik i przechodzimy do kolejnej. Teraz możemy sobie zrobić na przykład funkcję, zaraz tutaj będzie dalej. Teraz mamy, to jest pomiar mocy, tego nie ruszamy. 50 mega 100 W tutaj mamy moc, a tu mamy wyświetlacz, który nam tutaj wyświetla moc, więc jeśli my tutaj coś zmienimy, to przy ustawieniu gałki na 100 W tutaj nie będzie, może nam nie wyświetlać prawidłowej wartości. Dobra, ja ustawię te moce teraz na wszystkich pasmach, żeby to miało ręce i nogi i wrócę, żeby Wam pokazać. Jak wcześniej mówiłem, analogicznie POC Power Output Control 25 W, włączamy nadajnik. Mamy wartość 78, ale na pomiarze mocy mamy 19 W, powinno być 25, więc lecimy do góry i już mamy 25. O, można tak 26 zrobić, wartość 89. I każdą moc oczywiście musimy identycznie zrobić. Teraz musimy troszeczkę zmniejszyć tutaj. Widzicie, to jest regulacja mocy tutaj na wyświetlaczu, 25 W i 25 W powinno być tutaj, mamy 25 W, żeby wszystkie nasze funkcje były zgodne oczywiście, i to samo tutaj mamy 50 W, więc musimy tutaj zmniejszyć o do 50 W, ładnie nam zeszło, ale 50 W mamy w dalszym ciągu, prawda? Więc to PMTR to jest ustawienie wyświetlacza, który nam wyświetla moc na wskaźniku mocy wyjściowej tutaj na wyświetlaczu, prawda? Oczywiście tutaj też jest moc, ale to regulacja mocy wyjściowej nadajnika. Dobra, ja sobie ustawię całe radio, żeby miało to ręce i nogi oczywiście, i pokażę Wam efekt końcowy. Dodatkową funkcją, którą tutaj można jeszcze zrobić, można sobie, że tak powiem, poszerzać sobie jeszcze dewiację w FM-ie, ale bez odpowiednich urządzeń radzę tego nie robić, ponieważ no niestety trzeba to widzieć na urządzeniu pomiarowym. Tutaj tak samo mamy też dewiację wąską, szeroką, możemy to wszystko sobie ładnie ustawić. Tu mamy ustawienia SWR-a, zabezpieczeń wszystkich, 50 mega SWR oczywiście, żeby zapisać. No i teraz jeszcze jesteśmy prawie w momencie, gdzie możemy zapisać to do pamięci. Oczywiście jesteśmy znowu w menu 60, gdzie możemy zapisać wszystkie nasze nastawy, więc naciskamy sobie na dół, potwierdzamy, jest zapisane. Ok, to by było chyba na tyle. Jeszcze zostało mi do sprawdzenia poprawność pracy tego radiotelefonu, także sprawdzimy jeszcze raz na wszystkich pasmach. Radiotelefon już mamy gotowy. Przetestujemy teraz, co tutaj słychać. Jak to słychać, teraz jest bardzo fajnie. Jak widzicie, jest super. Radio odbiera. Zakłócenia dzisiaj mamy straszne na paśmie, także wielkich testów nie zrobimy, ale zaraz posłuchamy gdzieś na jakimś paśmie, nie wiem, innym. Sprawdzimy jeszcze, jak wygląda sytuacja na częstotliwości na 19 kanale. Na 19 kanale trudno tu zobaczyć, 27, 180 MHz.
jeszcze raz, 27. Emisję AM sobie włączymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, zestroimy skrzynkę. Bardzo ładnie, szybko skrzynka antenowa stroi w tym radio telefonie, powiem Wam, naprawdę jest szybsza niż na przykład w Kenwoodzie TS2000. Jakiś film włączymy, zapytamy jak nas słychać. Ogólne wywołanie, sprawdzam radio jak mnie słychać. Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Również dziękuję, pozdrawiam. Jak widzicie, radio, telefon działa. Pokażę Wam jeszcze tą skrzynkę antenową, jak ona tutaj działa. Może tutaj się da na 28 coś. Zauważcie, jak ona w momencie stroi. Już zestrojona jest, także naprawdę radio, telefon warty jest polecenia. Dobra, zobaczymy co się na innych pasmach dzieje. Co prawda mam antenę na pasmo 11 metrów, ale coś na pewno będzie słychać. Jak widzicie, bardzo ładnie odbiera. Jak widzicie, odbiera ładnie, nie trzyma 7 MHz, już w tej godzinie to nie będziemy mieli. Oczywiście pasmo 5 MHz też jest odblokowane. Widzicie, nadajnik działa, jest elegancko. O, nawet antenę nam zestroiło, także można by tu śmiało nadawać na tym paśmie. SWR na poziomie 1.1. A 50 MHz, przepraszam, 5 MHz miałem wpisać. 5 MHz. Nadajnik działa także. O, zastroiło. Thank you.
Tak, moi drodzy, jak widzicie, radio zrobione, odblokowane, moce są podciągnięte, wszystko ładnie pracuje. Także jeśli macie takie radio uszkodzone, czy jakiś problem, piszcie do nas lub wysyłajcie. Oczywiście postaramy się Wam pomóc. Adres jest na naszej stronie cb-service.pl. Na pewno będzie link pod filmem, także pozdrawiam wszystkich serdecznie, słuchających, oglądających. Oczywiście wszystkich życzę dalekich, potwierdzonych i niezakłóconych łączności, moi drodzy, bo jak słyszycie, zakłóceń jest teraz tyle, że to głowa boli. Nie wiem dlaczego, deszcz zaczął padać u nas akurat i jakoś te zakłócenia narastają. Jeszcze raz powtarzam, moi drodzy, jeśli chodzi o to menu serwisowe, pamiętajcie, jeśli nie macie jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, robicie wszystko na własną odpowiedzialność. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonane straty podczas regulacji, opierając się na tym filmie. Dziękuję wszystkim jeszcze raz serdecznie, pozdrawiam i do pewnego zobaczenia i usłyszenia.